No cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Krzychu i witam was na kanale Słoń w Pokoju. To jest pierwszy vlog rozpoczynający serię vlogów, na których będę mówił o tym, co mnie wkurza, irytuje, denerwuje wśród właścicieli psów, Januszów i wszystkich innych różnych dziwacznych rzeczy związanych z psami i naszym społeczeństwem. Więc zaczynamy! Jocie! Trzy psy! Mamo, zobacz! Dalmatyńczyk! Siemanko, z tej strony Krzychu, witam was na kanale Słoń w Pokoju i dzisiaj sobie pogadamy o ćmokaniu właśnie. Skąd się bierze ta dziwna tendencja ćmokania na obce psy? Idziesz sobie ulicą, idziesz sobie w parku ze swoimi psami i ktoś nagle ty patrzy i nie dość, że patrzy i wzrokiem je prowokuje, to jeszcze do tego dochodzi ćmokanie i jakaś gestykulacja. O, cię przywitaj, ale nie podejdziesz, bo ich astrzy się, z reguły wszyscy boją. I oni sobie pójdą, mają wszystko w tyłku, a nas zostawiają z takimi rozwyżonymi, który ciężko jest potem naprawdę ogarnąć. I to jest taki, ma być krótki vlog, apel rzecz biorąc. Ludzie, nie ćmukajcie na psy. Ja wiem, że niektóre mogą być super, tak? Koda wywołuje dużo pozytywnych emocji u przechodniów, ale tak naprawdę on jest najgorszy. Najciężej się opanowuje jego emocje. Z reguły jak on wpada w emocje, to dziewczyny wpadają potem znowu w emocje i koło się zatacza. Ciężko jest go potem po prostu uspokoić, a jeżeli to nastąpi, to za paręnaście metrów trafimy znowu na kogoś, kto znowu ćmoknie i... Dla nas z reguły każdy spacer to jest praktycznie trening. No umówmy się, nie są za bardzo ogarnięte jeszcze emocjonalnie nasze psy i bardzo reagują intensywnie czy na innego psa, czy właśnie na takie ćmokanie i potem się denerwujemy. Próbujemy to jakoś ogarnąć, ale nie jest za łatwo, więc wchodzi frustracja i to tak się napędza, takie koło dziwne, niedobre. Dlatego taki szybki apel, ludziska. Proszę. Błagam was, w imieniu ludzi ćwiczących, w imieniu ludzi, którzy mają właśnie takie ciężkie przypadki i na przykład im to po prostu nie odpowiada. Ja rozumiem, że są osoby, które jakby nie zwracają na to uwagi, super, pies się cieszy, tam skacze i jest git. Okej. Tylko, że jest z reguły taki jeden pies, a jak u nas na przykład idzie jedna osoba z trzema takimi psami, które każdy pies waży, koda waży 20 kilo, koczka waży 30, tara około 25. No to już taki jest koń pociągowy i potem, żeby to ogarnąć, nie jest takie hop-siup, wam powiem, nie jest takie hop-siup. Broń Boże, nie ćmokamy, nie patrzymy, bo to też prowokuje na obce psy. Po prostu przechodzimy, tak jak wiecie, no przechodzimy tak jak obok kogoś na ulicy. Nie wiem, jak byście się zachowali, jakby na przykład ktoś podszedł i zaczął patrzeć na waszą kobietę? Patrz i tak... No wryja się od razu chce dać, nie? No właśnie, w tej zasadzie jest podobnie, także nie ćmukamy, bo to stresuje i denerwuje. Stresuje, denerwuje, bardziej denerwuje właścicieli psów. Nie próbujemy na siłę wchodzić w jakąś interakcję z psem, którego nie znamy, bo może właściciel sobie tego nie życzyć. Jedni powiedzą to z grubej rury, drudzy zacisną... ugryzą się w język i pójdą dalej. I udostępnij to wszystkim ćmokającym. Przyjacielu, zostaw subskrypcję, łapę w górę i dzwoneczek, żebyś był na bieżąco. Będziemy sprzedawać na tym kanale takie tipy, żeby w naszym społeczeństwie żyło się lepiej po prostu i wygodniej. Ja ci nie ćmokam na kobietę, na żonę, na dziecko, na dziadka, na matkę i babkę, i tatkę, i dziadka. Ty mi nie ćmokaj na psa. I jest super. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Krzychu, Słoń w Pokoju. Jo! Musimy znaleźć receptę na to, że ludzie biorą super psy, a się nie znają. Bardzo nas to martwi i denerwuje, jak zapominasz o treningu, psina się psuje.